Dzień dobry, Agnieszka Mosłow, zapraszam na wydarzenia. Unia kontra Polska. Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7.1 Traktatu Unijnego wobec Polski. W Polsce nie ma żadnego zagrożenia. Ja głęboko na to liczę, że mimo wszystko polski rząd pójdzie po rozum do głowy. Gwałt i zabójstwo młodego mężczyzny. On miał usta zakneblowane i z tyłu ręce związane z ciałem żywego wiezi, czyż nie żywego wiezi? Pan Bóg święty. Dziecko uratowane na odległość. Szybko, chcemy korekcję, ale spokojnie, proszę panią. Proszę dziecko przechylić na plecy i narywać. Coraz bliżej święta. Były bardzo podekscytowane i szczęśliwe, że mogą przyjechać. Idzie Mikołaj. Sprawdziły się najgorsze obawy. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę karną. Słynny artykuł 7, nazywany opcją atomową, bo nigdy dotąd Unia nie zdecydowała się na tak drastyczny krok. Na końcu tej drogi są sankcje. Co prawda mało prawdopodobne, bo uratuje nas sprzeciw Węgier, ale decyzja i tak może Polskę sporo kosztować. Olga Owczarek. Z ciężkim sercem aktywowaliśmy artykuł 7.1, ale fakty nie dają nam wyboru. To pierwsze w historii Unii Europejskiej dyscyplinowanie państwa członkowskiego artykułem numer 7. To nie jest opcja nuklearna, to jest próba rozpoczęcia dialogu w celu rozwiązania sytuacji. Komisja Europejska wnioskuje do ministrów państw członkowskich o stwierdzenie, że w Polsce dochodzi do naruszenia praworządności. Po 2 latach rozmów z polskimi władzami, 25 wysłanych listach i 3 oficjalnych ostrzeżeniach, sama komisja nie ma wątpliwości, że niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce staje całkowicie pod znakiem zapytania. Polskie MSZ mówi o politycznej decyzji komisji, a jej szef zaprasza premiera Morawieckiego do Brukseli na dalsze rozmowy. Premier odpowiedział w internecie. Polska jest przywiązana do zasady praworządności, tak samo jak Unia Europejska. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce konieczna. Uruchomienie artykułu 7 oznacza, że Komisja Europejska przestaje się zajmować zmianami w polskim sądownictwie, a zaczynają wszystkie kraje Unii Europejskiej. I to one w głosowaniu będą decydować o ewentualnych sankcjach. Do tego wymagana jest jednomyślność, a wiemy, już z całą pewnością, że Węgry takiej sankcji nie poprą. Decyzja komisji nie pomoże polskim dyplomatom w negocjacjach nad przyszłym budżetem Unii i funduszami, o które walczy Polska. Głęboko na to liczę, że mimo wszystko polski rząd pójdzie po rozum do głowy i nie będzie się szukał zawsze antenę konfliktów. Teraz Warszawa ma 3 miesiące na wprowadzenie zmian w 13 ustawach i wydrukowanie zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Olga Owczarek, Polsat News.